Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy sobotę, no już prawie południe, godzina prawie 11. Sobotę 13 czerwca. Dzisiaj jest przepiękna, jak widzicie, pogoda, zero chmur. Potem może się zdarzyć burza, więc napieprzam. Dzisiaj jest temperatura 30 stopni w cieniu, więc mam nadzieję, że nie padnę. Bo w słoneczku będzie gdzieś z 35, a planuję zrobić trasę dzisiaj Słupca, Skorzęcin, Gniezno, może na początku jeszcze września. To jest ponad 100 km, znów będzie gdzieś ze 130, prawie te 140. Wodę mam w razie czego dokupię. No dzisiaj jest so hot, naprawdę. Byłem zobowiązany, ale już jest trochę za późno. O 17 miałem kościół, no ale już niestety nie zdążę, wyjechałem o godzinkę za późno. 300, kurde mucha, 30, 330 to ja może już ruszę, ale tak naprawdę jest gdzieś z 400, słuchajcie, a jeju, przepraszam bardzo, stop, stop, choć już trochę zakurzyłem na tej drodze, bo jestem na działeczce, ale mówiłem, że mejnia, że na oliwienie będzie na działeczce, słuchajcie, no i proszę bardzo, no. Gancnówka po prostu, gancnówka. Tam już troszkę się zakurzyło. Łańcuch jest naprawdę tutaj porządnie naoliwiony i można cisnąć dalej. Ja tu wejdę, bo jadą. I powiem wam, że już po samym piasku czuję, że naprawdę na tym 3,5, już na samym 3,5 śmiga znakomicie, więc co to będzie na 3,7? Mucha za mną lata, bo posmarowałem się właśnie dla bezpieczeństwa, bo miałem spalone te ręce, wciąż mam kremem i teraz mucha koło mnie lata. Mam tą samą też koszulkę co wtedy do pobiedzisk, znaczy na działkę, co byłem w pobiedziskach. Dlatego, że no po co mam pocić kolejną bluzkę, ta ma tam na plecach przecież ślady potu, więc nie będę brudził kolejnej bluzki. Poza tym tylko tą bluzkę miałem na podróż. Jak przyjechałem na działkę, to ją zdjąłem, więc w sumie niby jest czysta, niby brudna. Więc w sam raz na podróży. Jeszcze coś chciałem powiedzieć, ale no, zapomniałem. Zapomniałem. No ale w miarę mam czas do powiedzmy 19, bo potem też się umówiłem na działkach. Więc już nie muszę aż tak napierdzielać. W Skorzęcinie jest piękna plaża. Słupce sobie zwiedzimy. A tam widzicie w oddali S5. Gówno widzicie, taki komórk. Gdzie naoliwiłem i na 3,6. Ja nie muszę w ogóle pedałować, nie? To też w sumie jest piękna droga i nie jadę pod wiatr, ale naprawdę pedałuje się cudownie. Ostatnio smarowałem ten rower pół roku temu, więc muszę częściej. Zdecydowanie. Teraz wyjeżdżamy z Wieżyc. Ja prawie w ogóle nie jestem zmęczony mimo tej pogody. Wyjeżdżamy z Wieżyc. Zaraz Czerniejewo, potem przez Wrześnię chyba nie jadę. Obok przejadę, a może pojadę. A chyba nie będę nagrywał. Potem chyba na drogę krajową 92 wjadę i pocisnę do Słupca. Ze Słupcy na północ, na Powidz, Skorzęcin, nad jeziora i potem na północny zachód, na Gniezno i z Gniezna na południowy zachód, na działkę. Sobie słuchajcie pauzę w lesie i zobaczcie tego czmiela, nie? No najpierw mi 5 minut siedzi na plecaku, potem mi do nóg leci. Nie rozumiem, nóg nie smarowałem, ręce smarowałem. Więc może tutaj przy kierownicy rzeczywiście coś siada, bo teraz znowu mnie atakuje. Ja się tak nie boję, ale nie chcę po prostu, żeby usiadł. Czy może ma tego wirusa? Teraz to ja już nie wiem, gdzie on jest. Może mi znów na plecaku siedzi z tyłu. Nie, no znów go. No nie. Że ja typa zarąbię. I lata tak, siodełko kierownica, siodełko kierownica. Proszę. A przecież to jest jakiś opętany, ja. No nie mogę jechać. No i teraz go nie widać, ja bym usiadł, chwycił, zgniótł go i bym nie urządził.
No dobra, wyjeżdżaj już stąd. Ja chcę jechać. Czas. Gościu, bo mam po 12 już. No i teraz do mnie, teraz do mnie. No co za cham, no. Odwrotnie. O Jezus. Zetuj mi wyleciała komórka prawie. Dobra, chodź do mnie, chodź do mnie. Ja szybko wskoczę na rower. O, odleciał? Nie, koło mnie znowu. Za mną jest. Przy nodze, ja pierdzielę. No gościu jest opętany. Ach, chłop się zakochał. No, ja jestem w jakimś lesie. 10 km od Wrześni niecałe. Wydaje się przyjazny ten czmiel, ale... Chłopie, ja już muszę jechać. Może mam go na plecaku. Cholera. No teraz to nie wiem, gdzie on jest. Czekajcie, zdejmę plecak, bo... Przecykam troszkę. Chyba mi nigdzie nie wszedł. Mi się wydaje. Chyba poleciał. A taki chciał być na odcinku popularny, no. Co za gościu, ale wolę wytrzepać rower. A! Nie ma go? No już tyle piachu mi się nasypało, no. Ja. Dobra, chyba go nie ma. No ale widzicie, ładnie wyczyściłem błotniczki, przecież tu był brud. Ładnie naoliwiony. Coś pięknego, pedałów nie czyściłem. No i lecę tam. Och, proszę państwa. Taka droga to cały czas, aż od Wrześni do Słupcy. No coś pięknego. Wzdłuż krajowej 92, choć nawet bywała lepsza ta droga. W pierwszej połowie drogi, a teraz już mam do Słupcy 5 km. Więc już zaraz dojeżdżam. Będę w Słupcy po raz pierwszy. I nie ostatni również w tym roku, nie ostatni raz, bo do Konina jeszcze podjechał. Konin jest 30 km od Słupcy. No ale dzisiaj jeszcze w taki upał to nie podziękuję, jeszcze za późno wyjechałem, więc absolutnie nie. Miałem inne plany, planów się nie zmienia. Teraz gonię dziadka. I zaraz witamy w Słupcy. Proszę państwa, gmina Słupca. Jest Słupca. A! Jajca! U! 40 zaraz 7 km. A tam w oddali, oczywiście oprócz tego, że widać miasto, tam jest wieża ciśnień. To bym musiał stanąć, żeby widzieć. Widać było. Nie wiem, czy widać. No i wiatrak jakiś. Czat trzymany automatycznie. Co? Widzimy się pod wieżą. Czat odnowiony automatycznie. Godzina 14, proszę państwa. O Boże, a jestem mokry. Maserati. Godzina 14:29 stopni w cieniu. Proszę popatrzeć, może być widać. No i jestem w Słupcy. No, chciałem powiedzieć w Słupsku. Przede mną jest taki pomnik organizacji wojskowej Powstania Wielkopolskiego. Wojna bolszewicka. Wam pokażę. Tak to wygląda. A. Podejdę, choć nie mam sił. A zaraz nabiorę oczywiście. Bo to są imiona, to nie będę tam. Jestem na Placu Wolności. Taki pomnik, ale kwiat. Aż bym wziął dla matki. Wykopał i wziął. Białe podobają. A w rowerze dokładnie 380. Dzisiaj walnę pod 450. A więc
plac 500. Wody zostało tyle, a jeszcze zaraz będę pił. A co dzisiaj do jedzenia mam, chcecie wiedzieć, tak? Do jedzenia to ja mam roztopioną czekoladę z zeszłej podróży i gofry, końcówkę. Więc będzie trzeba chyba coś kupić. To może takiego porządnego. A jakoś sobie z tą czekoladą poradzę. I zaraz. Ruszam dalej. Może popatrzcie, proszę Państwa, jaki most. Jaki most, jaki park. Czas trzymany automatycznie. Ludzie, no już czas jadę, wznowiony automatycznie. I teraz... O cholera, jaka fajna droga. Nie muszę tam jechać, ale... Następnym razem może... Ja teraz muszę skręcić chyba w pogodną. Jest tam następna. Jadę ulicą. U 12, bardzo słabo. 13. Udało mi się pokazać, że skręcam. Ja się muszę upewnić, czy to dobrze ja. 52 km, 2 godziny 29 minut. Tempo odcinka 3 minuty 13 sekund na kilometr. Chyba, to jest gówno jakieś. Dwukierunkowo. Nie patrzyłem na znaki. No jest to pani, co mi wjechała przed nami. Więc pojadę w prawo. No. Lecimy. Proszę Państwa, jakieś osiedle. Ulica Berlinga 24. Hop. A ja podjeżdżam pod wieżę, już chyba w moim życiu 12. Jestem takim podróżowym kolekcjonerem, wiesz. Na snapa zawsze na dni wysyłam. Cholera. Nie mogłem wjechać na drogę, bo jechał, tam było bliko. To ja tędy. Dzisiaj jest gorąco w cholerę. Lidl i jest wieża. Przewlało. Jedzie. Shit. Kończę. Od tego gorąca komórka gorzej działa. Ja słuchajcie, przejechałem już prawie 60 km. Tam w oddali jest jezioro Skupieckie. No i ja się kieruję na Przybrodzin, Powidz, Skorzęcin, gdzie zrobię większą pauzę, żeby też podładować telefon, bo mam 43%. Tak do 50-60. No i potem już Gniezno. Gnieźnie muszę na zakupy pójść, bo nie mam picia zaraz, bo w Skorzęcinie pewnie drogo, więc ja oszczędzam na prawko. No i cóż, tu już zaraz 390, a ja lecę. Do kościoła dzisiaj nie zdołam, że na pewno. Jest 15, za 2 godziny msza, gdybym jechał prosto na Wagowo, to tak, ale... A tak, to nie zdążę. Już droga, już widok. O! Coś pięknego, ja zaraz do Powidza dojeżdżam, widzę, że kończy się droga asfaltowa. No ja taką wybrałem. Teraz za późno, bo jeden zakręt skręciłem niestety. I zaraz Powidz, potem Skorzęcin i tam przerwa. Naprawdę druga dopiero. Słuchajcie, cały mokry. Już też sobie wyobrażam, jaki będę czerwony. Tutaj proszę Państwa, aż pięknie. Nie, ja tu zrobię sobie zdjęcie. Przykro mi, nie, tak nie może być. Dojechałem do Powidza, tam jest jezioro wielkie w Powidzu. Ono jest ogromne. Pełno ludzi, mimo że jest ten wirus. To brak miejsca. Jest piękna pogoda dzisiaj. To jest 406.
czas wznowiony automatycznie. I teraz na skorzęcin. Na skorzęcin. Gdzie będę ładował baterię, bo mam już 25%. Więc jest niedobrze. Będzie dłuższa przerwa. Ups. Jeszcze na wyjeździe z Powidza znalazłem sklep. Udało się naładować 10% baterii, więc jestem zadowolony. Mam 29 w tym momencie. I co ja sobie kupiłem? Zjadłem już sobie takiego tego. Jakiś czoko ten. Odpowiednik 7 Days'a. Kupiłem sobie krakersiki. Tanio, fajnie. Ten Grześka. Ja już nic nie mam tak naprawdę. Jeszcze go tylko gotów mam. Z domu, paluszki cebulowe. Lipton, którego kompletnie nie znam. Jakiś nowy Lipton zakupiłem. No i zadylam dalej. Jest gorąco. Chyba teraz jest. Też nie mam słów. Apogeum, tak? Czyli jest teraz najcieplej. Czegoś tak? No i cisnę dalej, bez przedłużania. Jest to zupełnie jak na morze, nawet lepiej. Jeszcze boisko mają, wszystkie restauracje, ja pieprzę. Ja. I tyle ludzi jest, jest ten wirus, i tyle ludzi jest. To był bokser. Wow. Praca, zabaw. Ja. Ale nie będę wnikał, to są nasze prywatne sprawy, no? Nie robię zdjęć. Rodo. Spokojnie. No, dojechałem, teraz lecę na Gniezno. Pewnie za jakieś 2,5 godziny będę. Jest godzina 17, czyli o 21 w domu. Taki jest plan, zobaczymy co wyjdzie. Państwo niesamowite, nie? Ja pierdzie, ile ludu. Tyle stoi. A tam na tym terenie, na tym ośrodku to już w ogóle. W cholerę. No. A ja, jest 17.40. Więc trochę tutaj pobyłem. Niestety miałem w planach naładowanie komórki. Ale się niestety to nie udało. Jedynie tam 3%, więc teraz spróbuję pogodować jadąc. Może się uda, tak jak w sklepie. Słuchajcie, jestem w takiej miejscowości. Bardzo ciekawa sytuacja. Mała chowo złych miejsc. Że akurat tutaj chciałem stanąć sobie w tym miejscu, przed tablicą, która kończy miasto. I gościu za mną też staje, nie? Więc zmieniłem miejsce. No i gościu wysiadł też z małym dzieckiem w takiej właśnie sprawie, że chce zrobić zdjęcie. Bo, no, bardzo ciekawa nazwa. Taka bardzo długa, możliwe, że nawet
kto wie, czy nie najdłuższa na przykład w Polsce. Dlatego warto to uwiecznić, proszę Państwa. A ja przejechałem ile? Stop! Jechałem, słuchajcie, 103 km, jestem za Witkowym w drodze na Gniezno. Zostało mi do Gniezna 10 km, więc a z Gniezna jeszcze jest 25. To dzisiaj chyba znowu walnę ze 140, ale od Skorzęcina mam cały czas teraz wiatr w plecy. I była tam taka droga ze Skorzęcina właśnie do Witkowa, cały czas rowerowa, gładziutka szosa, dużo lepsza niż Września, Słupca. No i cały czas jechałem na 3,7, od między 29 a 33 km na godzinę, więc tak przejechałem chyba z 5 km, więc jest naprawdę, naprawdę super. Czy było super? Bardzo nadrobiłem przez to czas i chyba zmieściłem się 100 km w 5 godzin, ale to tam w sumie nieważne, bo i tak rekordu nie pobiłem dzisiaj. Gdyby było zimniej, gdybym tam też może nie miał trochę wiatr, to może dzisiaj bym pobił, a na pewno w tej podróży do Śremu na pewno bym wtedy... Czekajcie. Na pewno wtedy bym pobił ten rekord, bo miałem 4,49 i naprawdę pod wiatr jechałem dużo, dużo słabiej. I myślę, że... A była fajna droga, myślę, że było to 4,5 godziny. I chyba to by był rekord. Jeszcze bym tam sprawdził, ale moim zdaniem te 4,5-4,35 to by był rekord. Więc dało się ukąsić 15 minut. Też dużo w Śremie. W Śremie miałem średnio 7... Normalnie miałem po 20-22 na godzinę średnią, a w Śremie 17, więc też ten Śrem zwalił. I gdybym miał tak naoliwiony rower już, to myślę, że właśnie w tamtej podróży już bym pobił te 4,5 godziny, może 100 km. Dałby radę. A ja tu hałasuję. No, jeszcze zdjęcie muszę zrobić, to ja lecę już tutaj dalej. Trzymajcie się, no, oglądajcie. Państwo, którzy przed chwilą byli, ale nie zdążyłem za późno, bo wysyłałem snapa z tym zdjęciem, to też przed chwilą stanęli, więc trzy osoby, bo ja siebie wliczam, trzy osoby w ciągu 15 minut. Nie, 10 minut tutaj robiły zdjęcie, więc nieźle. Ostatnia, kolejna. Się zatrzyma. No, jedna osoba mnie otrąbiła, no kurwa, stoję tu, nie? Tu bezpiecznie jest, każdy się zatrzymuje, robi zdjęcie, no co za cymbał. No. Państwo, uwierzyć bądź też nie, ale jestem w Gnieźnie. Wszystko ze mną dobrze, prawie nie jestem zmęczony. Ostatnio do Gniezna z Witkowa cisnąłem strasznie. Jechałem 30 na godzinę, no bo wiatr z tyłu. Na 3,6, 3,7 z typkiem. Jak się z kimś jedzie, to jednak to się go trzyma, nie? To jest takie coś. Się tworzy w główce i się trzymasz tego typa. No i się go trzymałem, dobry typek. Trochę starszy, szosowym jechał. Około 30, no ja go dogoniłem, wyprzedziłem. I potem to ja dyktowałem warunki. Tak jechaliśmy jeszcze przez 5 km, potem już zrobiłem przerwę. On pychał dalej prosto do Gniezna. Ja zrobiłem tą przerwę 3 km od Gniezna. Ja myślałem, że jeszcze trochę mam, a to jednak blisko. Mogłem na spokojnie dojechać i tam sobie zrobić przerwę, bo niepotrzebnie dwie zrobiłem. A teraz już za bardzo przerwy nie będzie. Miałem zrobić na zakupy, ale przecież kupiłem w Głowidzu wszystko, choć picie znowu się kończy, więc dzisiaj wypiłem już 3 litry, jeszcze śniadanie. Zaraz popijam, jeszcze dokończę, to będzie zaraz 3,5. No i jeszcze wieczorem na pewno herbata wejdzie, pół wody. Może być dzisiaj z ile? Z 5 litrów nawet. Może wejdzie we mnie. Ale jeszcze powiem wam, w ogóle nie sikałem. Sikałem na 15 km, a jest 114 chyba. Więc tutaj ładnie tutaj współpracuję z sikaniem. To mi się podoba. Choć powoli mi się chce, a tam widzę jakieś chmury. Może w końcu burza, bo o 17 nie było. Właśnie nagrywam, a ja do ulicy mnie dobrze. Teraz ulicy. Więc cóż, no. To by było powoli na tyle. Jeszcze może coś dogram w Gnieźnie. Ale ogólnie jestem mniej zmęczony niż w poprzedniej podróży po setnym kilometrze. I teraz sobie naładowałem też z Witkowa do Gniezna.
komórkę, miałem 40%, teraz już mam 37%. Więc teraz na spokojnie już dojadę do domu. Nie muszę ładować. Ale do niej idę, bo za późno jeszcze się umówiłem w Lewagowie, na działkach. Się spóźnię. Nie wiem, czy to dojdzie do skutku, do spotkania, chociaż mam siły, więc zobaczymy. A ja lecę przed siebie. Nie no, cudnie, proszę Państwa, ja prawie nie zmęczony. Piękna droga, pusta. Prawie nikt tędy nie jeździ. Prawie 30 na godzinę. Na 3,7, no coś pięknego. Coś pięknego. Dzisiaj będzie 140, tak jak wtedy. A jutro cisnę do Poznania, więc połączę pewnie tak jak wtedy te odcinki. Będę jechał chyba przez środę Wielkopolską koło domu i sam, bo zobaczyłem na Google Mapsie. Sobie tam podjadę. Za dużo nie pokażę. No i na Poznań, do domu. Skończył się długi Boży weekend. Słuchajcie, ja już jestem w Wagowie. Miałem być o 21, jest 20:35. Więc jest mocne tempo, no mocarne naprawdę. Tryb oszczędzania energii jest włączony. Wyłącz tryb oszczędzania energii w ustawieniach telefonu. 15% baterii mam. Dobrze, naładowałem wtedy. I już dojadę, bo już mam 3 km do domu. Spokojnie mogę tutaj nagrać. Miałem bardzo mocarne tempo. Jechałem chyba ponad 32 na godzinę przez 2 km. Więc to jest coś. No ale jak się ma wiatr w plecy i ma szczerze spore zapasy sił, dużo się piło w takim dniu. A teraz jest cudownie, w ogóle wieczorem odzyskuję siły. A słońce teraz zaszło za chmurami, jest przyjemny powiew. Więc się super jedzie. Teraz jadę cały czas 22. Jak odłożę komórkę, to jeszcze pocisnę po 30, żeby był jak najlepszy czas, żeby się zmęczyć na koniec. A cóż, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jutro dodam, połączę tą podróż z jutrzejszą, przez pewnie środę Wielkopolską do domu, Poznania. No ale zobaczę, w razie czego tutaj macie statystyki tej podróży. I ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, zostawiajcie subskrypcję w górę. Będą mega podróże. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Następnego dnia jest niedziela 19:30. Witam w środzie Wielkopolskiej. W ogóle nie jestem zmęczony, przejechałem 30 km 70-71 minut. Mamy 508 km na liczniku. Jest już prawie zachód słońca. Do Poznania mam jeszcze z 30 km, więc dzisiaj będzie ponad, no myślę, że gdzieś 70 walne. Dojadę o 21 pewnie do domu, chwilę po. A teraz jadę pod dom pana Issamu. Jeszcze żadnej przerwy nie zrobiłem. Zaraz się napijemy. No i cóż, za dużo dzisiaj nie będzie, bo ogólnie nie mam nawet czasu zwiedzać, więc to tutaj połączę z poprzednim odcinkiem, z poprzednią podróżą do Słupcy. No, zawsze nie wiem. Tu jadę do Słupcy, tu jest Słupsk, tam jest Śrem, Środa Wielkopolska i już nie wiem, gdzie ja jadę. Pojedziemy, jest to fajna droga. Już tak przez 2 km się ciągnie. A cholera, nie wznowiłem Endomondo. A już jest dobrze. Nowe bloki się budują. W każdym mieście, pokażę jedynie tutaj jaką jedną z główniejszych ulic Środy. W Środzie już jestem czwarty raz chyba. To jest rondo na wjeździe od strony Kostrzyna. W Kostrzynie miałem problem, bo tam jeszcze nie zrobili przy torowisku drogi. Był mały objazd. Miałem też chwilę pod wiatra. Dzisiaj jest bardziej ze wschodu wiatr i z północy, a ja jadę na zachód, na południe.
fajny. Odbywałem sobie jeszcze tylnią oponę. No i tu jest super droga. Tutaj podobno 20 na godzinę można po tej drodze rowerowej. Są nowe budynki. I ogólnie bardzo mi się podoba to miasto. Mógłbym tutaj zamieszkać. Jest naprawdę bardzo ładne. Tutaj mamy Polo. Rzadko widzę ten sklep. Sticker. 31 km w 1 godzinę 12 minut. Tempo odcinka 3 minuty 8 sekund na kilometr. Cukiernia. Tutaj niedługo mieszkam. Zaraz. Ale i samo. Spojadę tu. Mam dalej za tym budynkiem jest Supermarché i Orlen. A potem w lewo jest Lidl. Zaraz jest dom i samu, ale nie pokażę jak się dojeżdża. Tutaj tak jak mówiłem, z Orlen benzyna coraz bardziej w dół. Tam w tamtej ulicy jest Lidl. A ja teraz lecę na Żabikowo, czy jakoś tak, na drogę krajową. Mam nadzieję, że tam będę mógł jechać rowerem. Bo jak nie, to wracanko, a jest już późno. Najdłuższa droga. I potem po krajowej 11 w Kórniku. Już mam prostą 40 minut do Poznania bocznymi drogami. I tak bym zakończył ten wspaniały, słoneczny, gorący tydzień rowerowy, gdzie przejechałem ponad 400 km, albo równo 400, bo miałem 328. Przepraszam. A dzisiaj walnę gdzieś 70, więc mi się wydaje, że 400 km w tydzień to jest bardzo dobry wynik. Z 50 parę kilometrów dziennie. Tutaj już mam 513 zaraz. Oczywiście znów nie jadę po drodze rowerowej. Super. Naprawdę super. Chyba jestem na złej ulicy. Miałem być na Kurnickiej, jestem Halera. Ulica Halera. No to świetnie. Więc ja bym już kończył. Słuchajcie, ten odcinek w Środzie Wielkopolskiej są naprawdę super drogi rowerowe. Cała Środa Wielkopolska, wszędzie są drogi rowerowe, tam się podoba. Troszkę się spaliłem, jak widać. I też w tej podróży wczorajszej, co było 30 stopni w cieniu, to akurat użyłem kremu do opalania 30, choć powinienem większą kupić sobie 60 czy 90. Użyłem, no i jakoś się tutaj nie opaliłem. Natomiast na tym wcześniej spalonym czerwonym wyszły mi pęcherze. Już ich za bardzo nie widać, może jeszcze trochę to się zagoi, mam nadzieję, i będzie ok. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, słuchajcie. Widzimy się w kolejnych podróżach.
jeszcze powstawa na kanał jakieś starsze odcinki z Gadżesera, co mam nagrane. No i do usłyszenia niebawem. Cześć, cześć. Ale dzisiaj mam tempo, słuchajcie, dojechałem do Poznania 62 km w 2 godziny i 37 minut. Jestem, proszę Państwa, w Poznaniu, jak dobrze widać. No i to by było na tyle. Ja mam pół godziny do domu. Będę o 21.30. O 21.00 miałem być w Poznaniu, jest 21.00, no w sumie 21.05. O 5 minut się spóźniłem, ale to wszystko przez tą środę wielkopolską. Tempo miałem naprawdę wyśmienite. Byłem pod domem i samu. No ale już tego nie będę nagrywał, gdzie on mieszka, no bez przesad, aż tak to nie. Dlatego no cóż, tutaj będziecie mieli statystyki dzisiejszej podróży. Pewnie zrobię nawet 75 km blisko. Chociaż od południa wjeżdżam do Poznania, to w sumie może do domu mam te 8 km. Ale będzie jakieś 70-75, więc tu macie statystyki jeszcze raz przypięte. I się z wami żegnam. Zostawiajcie słupki, łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych podróżach i odcinkach. Trzymajcie się ciepło, pa pa! Słuchajcie, 70 km w 3 godziny. Ja w 3 godziny czasem nie robię nawet 60, więc naprawdę dzisiaj tempo jest piekielne. Średnio chyba z 23 km co 10 km. Na godzinę, a tutaj mamy piękny zachód słońca nad hałasującą A2. No i po raz chyba już trzeci się z wami żegnam w tym odcinku, więc trzymajcie się ciepło, no i cześć, cześć!